Ej, Jezus, padniesz, jak ci coś powiem. Pamiętasz tą ostatnią imprezkę, tą, na którą nie chciałaś iść? Żałuj, by the way, byłaś świetna. No, bajeruję tam takiego gościa. No i Monika, nie interesuje mnie twoje porażki miłosne. Potrzebuję pożyczyć kasę. A skąd wiesz, że to była porażka? Okej, okay, no to do puenty. Było coś czy nie? No, nie, ale... No właśnie, jak z tą kasą masz czy nie? Dobra, ale gadaj, na co ci, na usta, policzkę, brodę, no. Nie, nic ci życzę, po prostu potrzebuję. Okej, okay, no mogę ci pożyczyć wszystko, co mam przy sobie. A jakbyśmy skoczyły do bankomatu? O, nie ma szans, wyczyściłam konto do zera na wyprzedaży ostatnio. Zera. No, tak zaszalałam, że... No, a na co ci ta kasa, mów? Potrzebuję zapłacić za pakiet treningów personalnych z takim fajnym trenerem, akurat do dzisiaj z promka, to daj to, co masz. O, może ja też bym chciała swojego trenera personalnego, najlepiej seksownego, a nie tylko tą durną klątwę Rafała. To jak go przystroję, to dam ci znać. Dzięki. No to gdzie ta siłownia? Jaka siłownia? No ta, na której masz zapisy. A, są online. No to gdzie my idziemy teraz? My? Nigdzie. Ja idę tam, a ty... nie wiem. Ej, no ale myślałam, że poplotkujemy, pogadamy. To dzwonimy się potem, cześć. No hej, czemu się chowasz? Powiedz mi, ile jest hajsu w kasie? A wczorajszy utarg i trochę drobny jest dzisiaj, a co? Okej, potrzebuję go pożyczyć, tylko szybko. Co? No, jesteśmy teraz razem w teamie, więc idź za bar i przynieś mi pieniądze. Ale ja nie mogę tego zrobić. Możesz i musisz i zrobisz to, no chyba, że znowu chcesz mieć ze mną kosę. Ale... No już. No już! Dziewczyny, a wy nie miałyście zrobić remanent w magazynie? A kto tak powiedział? No, przecież to jest twój obowiązek pod nieobecnej Sary. Tak, obowiązek. No, ciężka sprawa, co? No to odpowiedzialność, ale właśnie jako osoba odpowiedzialna mogę zadecydować, kiedy to zrobimy i uznaję. O, jeszcze nie czas. No i masz rację. A widziałyście, kto tam siedzi w loży? Co, chodzi ci o tą bandę chłystków przy jednym piwie? Nie, no co ty? Tam przecież siedzi twój ulubiony vloger. Ten od cmentarnych dziar? No. Jezu, stara, proszę cię, on ma takie terminy, że nie da się do niego mówić. Chodź, zagadamy go, muszę gdzieś mieć wciśnie. Szybko, proszę cię, chodź! Ej, czekaj, bo on jest... Tu jest. Ty tam jest, chodź. Szybko. Hej, sorry, co to miała być jakaś tania akcja dla ubogich? Co ty kombinujesz? Ja? Ale nie, poczekaj, to jest utarg z wczoraj? Tak, pożyczam. Jak chcecie, to dzwońcie do Sary. Nara. Ale... Co? Co to miało być? Nie, poczekaj. Czy ty dałaś pieniądze do Mince z kasy? Jakim prawem? Ona mnie zmusiła. No, ona mnie zmusiła, Jano, świetnie. Na nic się zdały moje lekcje asertywności, serio. Ej, świetnie, dlatego że Sara nam potrąci z pensji, Magda, bo to się stało na naszej zmianie. No, nie wiem, co mam lecieć za Dominiką? Nie, niech Kaja leci, jej potrąci z pensji. Zresztą ja się nie zamierzam w ogóle składać na Domi, mam to gdzieś. Ale nie, poczekaj, przecież jest monitoring, będzie widać, że to Kaja bierze kasę.